Dzień dobry Państwu. Nie wiem, jestem już włączony, tak, dobrze. Ja muszę Państwa przeprosić, bo zorientowałem się, że przygotowałem oczywiście o wiele za dużo materiału, także no, część rzeczy będę musiał przeskakiwać, bo inaczej nie powiem tego, co ciekawe. Muszę też Państwa przeprosić za to, że mimo iż w temacie jest teoria ruchów Brauna, ja zacznę od doświadczenia, czyli od eksperymentalnego odkrycia ruchów Brauna. Odkrycie to przypisuje się szkockiemu botanikowi Robertowi Brownowi, który był w swoich czasach bardzo znany, ale nie za to, za co jest znany dzisiaj. On rzeczywiście był znany za swoje prace botaniczne. No i w trakcie oglądania pyłków roślin pod mikroskopem w zawiesinie wodnej stwierdził, że pyłki te wykonują takie bardzo nieregularne, zygzakowate ruchy. No i nie tylko to stwierdził, ale też upewnił się, że ruchy te nie są spowodowane jakimiś prądami w cieczy czy konwekcją. No i opisał to w dodatku. Trzeba powiedzieć, że Brown nie był pierwszy. Tego typu ruchy obserwowano już przed nim, tyle że zawsze przypisywano je jakiejś tajemniczej sile życiowej, no bo obserwowano materię organiczną. Natomiast Brown obserwował nie tylko cząstki organiczne, ale także no, taką drobną zawiesinę materialną, więc mineralną, więc no, to nie było żaden przejaw życia, tylko po prostu jakiś taki dziwny efekt fizyczny. Dziwny. Ten ruch Brauna jest rzeczywiście bardzo nieregularny. Trajektoria w różnych skalach czasowych wygląda podobnie. Jeśli sobie tutaj powiększymy fragmenty, to no, zobaczymy, że po powiększeniu to wszystko wygląda bardzo podobnie. Trajektoria tej cząstki nie zależała od jej historii. I oczywiście ludzie próbowali to wyjaśnić. Przede wszystkim próbowali stwierdzić, czy własności chemiczne nie wpływają na charakter tych ruchów. Może kształt naczynia, może temperatura, może ciśnienie. Gdy pojawiła się teoria kinetyczna sformułowana przez Boltzmana i Maxwella, próbowano to wyjaśnić w języku teorii kinetycznej. Oczywiście tak, jak to się narzucało. No, gdy chcę opisać ruch, to próbuję opisać prędkość. No i to oczywiście nie doprowadziło do niczego pożytecznego. Tym niemniej ważne było to, że ludzie próbowali. Znaczy nikt nie widział, że to jest jakiś fundamentalny problem. No, od takie jakieś zjawisko, które wymaga wyjaśnienia. Ale podjęto wiele prób i właściwie wyczerpano w którymś momencie wszystkie dostępne możliwości wytłumaczenia tego zjawiska. I gdy 100 lat temu, w roku 1905, pokazała się praca Alberta Einsteina, tłumacząca ten ruch, a rok później praca, niezależna praca Mariana Smoluchowskiego, to ludzkość, fizycy ówcześni, byli gotowi na zaakceptowanie tego właśnie wytłumaczenia. To warto podkreślić, dlatego że z pozostałych wielkich prac Einsteina, pozostałe wielkie prace Einsteina ogłoszone w tym samym roku były bardzo długo kontestowane. Fizycy strasznie się nie chcieli zgodzić ani na szczególną teorię względności, ani na pojęcie kwantu promieniowania elektromagnetycznego. Natomiast to zaakceptowali dość szybko. Warto może powiedzieć, że Einstein tak naprawdę wcale nie chciał wytłumaczyć ruchów Brauna. On chciał znaleźć związek między współczynnikiem dyfuzji a lepkością. No ale że był człowiekiem genialnym, to przy okazji wytłumaczył ruchy Brauna, o których tak naprawdę za dużo nie wiedział. Smoluchowski dla odmiany rzeczywiście chciał wytłumaczyć ruchy Brauna, znał bardzo dobrze wszystkie istniejące dane doświadczalne i on zresztą miał te wyniki już przed Einsteinem, ale opublikował je dopiero pod wrażeniem, jakie praca Einsteina na nim wywarła. Jaki jest zatem mikroskopowy mechanizm tychże ruchów? Otóż są to ruchy wywołane przez zderzenia z cząsteczkami rozpuszczalnika, cząsteczkami ośrodka,
wykonującymi ruchy cieplne. Co bardzo ważne, to właśnie Smoluchowski i Einstein uświadomili sobie, no i całej reszcie świata, że pomiędzy każdymi dwoma zarejestrowanymi położeniami cząstki brownowskiej następuje bardzo, bardzo wiele zderzeń elementarnych. Zatem to, co my obserwujemy pod mikroskopem, to już jest efekt uśredniony po bardzo wielu zderzeniach. No to skoro tak, to można przyjąć, że jest to pewien proces ciągły, a zatem trajektorie będą nigdzie nie różniczkowalne. No to już widzimy, dlaczego opis w języku prędkości musiał zawieść. No i w obu tych pracach wyprowadzono heurystycznie równanie dyfuzji. Równanie dyfuzji było już oczywiście znane od tam 20 kilku lat, ale ono było przez Ficka zapostulowane, no, wzięte z sufitu. Natomiast zupełnie nie był znany żaden mechanizm mikroskopowy odpowiedzialny za dyfuzję, a Einstein i Smoluchowski właśnie to zaproponowali. No i przy czym właśnie stwierdzili, że średnie przesunięcie cząsteczki brownowskiej powinno być zero, natomiast średni kwadrat powinien być proporcjonalny do czasu. No i na dole mamy no, coś, co się nazywa relacją Einsteina-Smoluchowskiego, czy też najprostszą formą twierdzenia fluktuacyjno-dysypacyjnego, łączącego między sobą współczynnik dyfuzji, temperaturę i lepkość. Te prace były niezwykle ważnym krokiem prowadzącym do zaakceptowania hipotezy atomistycznej. To nam w tej chwili wydaje się dziwne, może nawet wydawać się zdumiewające, ale 100 lat temu ludzie wcale nie byli przekonani, że materia ma naturę ziarnistą. Wręcz przeciwnie, byli bardzo prominentni krytycy tej hipotezy, tacy jak Mach czy Ostwald. Einstein zresztą natychmiast wysłał kopię swojej pracy Machowi. No a tutaj właśnie pokazano, że wytłumaczono poprzez atomizm ruchy Brauna. Przypominam, że wszystkie inne wytłumaczenia możliwe w zasadzie już wcześniej odpadły. Co więcej, oni dostarczyli jakościowej metody na badanie ruchów Brauna. Mianowicie no, trzeba mierzyć to średnie kwadratowe przesunięcie, a w ten sposób będzie można wyznaczyć różne wielkości, w szczególności liczbę Awogadra. Pomiarów tych dokonał Jean-Baptiste Perrin, za co parę lat później otrzymał Nagrodę Nobla. Opis matematyczny. Ruch cieplny można modelować przez biały szum gaussowski. Biały szum gaussowski to są trzy słowa, więc trzeba je wyjaśnić. Szum to znaczy mam proces stochastyczny. Gaussowski to jest pewna bardzo elegancka własność matematyczna, która głosi, że jeżeli wezmę sobie rozkład wielopunktowy xi od t1, xi od t2, xi od tn, to dostanę jako łączny rozkład n-wymiarowy rozkład Gaussa. Natomiast biały oznacza tyle, że korelacje są punktowe. Cząstka nie ma pojęcia, znaczy ten szum, nie ma pojęcia, jaką wartość przyjął chwilę temu. Prawda? Ta średnia dla różnych t i t' jest zero. Smoluchowski natomiast pokazał, że biały szum gaussowski jest znakomitym modelem fluktuacji układów makroskopowych znajdujących się w stanie równowagi termodynamicznej. Zatem, jeżeli ja chcę opisywać efekt, jaki fluktuacje w układzie równowagowym wywierają na jakiś układ, mogę stosować biały szum i vice versa. Jeżeli używam do opisu, do modelowania jakiegoś zjawiska białego szumu, to znaczy, że rozważam równowagowe fluktuacje termodynamiczne. Fizycy oczywiście nie byliby fizykami, gdyby nie chcieli opisać tego procesu w postaci jakichś równań. Pierwsze takie równanie podał Paul Lejeune. To jest to równanie numer jeden. Tutaj obecnie rozpatrujemy je w bardziej ogólnej postaci. To jest równanie na ruch przetłumiony, tu nie ma drugiej pochodnej czasowej, w pewnym polu potencjału, czyli mamy minus gradient potencjału, czyli taką siłę deterministyczną, plus wymuszenie stochastyczne. Następnym krokiem było tak zwane równanie Fokera-Plancka.
które w tej chwili jest uważane za najważniejsze narzędzie teoretyczne służące do opisu tego typu zjawisk. Mam mianowicie znowu równanie Lejeunesa i pytam się, jakie będzie równanie na zależną od czasu gęstość prawdopodobieństwa, że cząstka w chwili T znajdzie się w położeniu X. Równanie to niezależnie podawali Einstein, Smoluchowski, Fokker z Planckiem, którzy w końcu, znaczy nazwa tego równania po ich nazwiskach poszła. Natomiast ściśle wprowadził je dopiero Kolmogorow, rosyjski matematyk, ten sam, który zaksjomatyzował teorię prawdopodobieństwa. Zwracam uwagę, że w tym równaniu 3 szum jest dodawany do funkcji obserwowanej zmiennej dynamicznej x. In principio moglibyśmy pomyśleć, że szum może sprzęgać się z moją zmienną dynamiczną parametrycznie. No i pytanie, czy takie równanie, jakby takie równanie próbować rozwiązać. Otóż okazuje się, że jeżeli je po prostu w ten sposób wypiszemy, to nie dość, że nie wiadomo, jak je rozwiązać, to ono w ogóle nie ma specjalnie sensu. Dlatego, że nie wiadomo, jak zinterpretować taką całkę stochastyczną. Całkę z C od XT', XI od T', DT'. Co to mianowicie miałoby znaczyć? Skąd się bierze problem? Jak Państwo sobie przypomną definicję całki Riemanna, no to tam mamy mój przedział całkowania, dzielę sobie na szereg podprzedziałów i w każdym podprzedziale wybieram pewien punkt pośredni, w którym obliczam funkcję podcałkową. Otóż w definicji całki Riemanna stoi warunek, że wynik nie powinien zależeć od sposobu wyboru tych punktów. Otóż jeżeli moje x jest procesem stochastycznym, a skoro xi jest procesem stochastycznym, to i x jest procesem stochastycznym, to na ogół wynik będzie zależał od tego wyboru. Zatem tę dowolność, o tej dowolności możemy zapomnieć. Czyli musimy w jakiś sposób dointerpretować szum. Jeżeli sobie wyobrazimy, że ten ruch, szum gaussowski, fluktuacje równowagowe polegają na tym, że w każdej chwili czasu moja brownowska cząstka jest kopana przez jakieś tam cząstki otoczenia, no to możemy się zastanawiać, jak w stosunku do czasu kopnięcia wziąć wartość tego szumu. Otóż pierwszą taką znaną interpretacją jest podana przez japońskiego matematyka Ito, który powiada tak, bierzmy zawsze wartość tuż przed kopnięciem. Czyli innymi słowy, w tej sumie Riemanna wybierajmy zawsze wartość na lewym krańcu przedziału. Czyli to sobie wyłączam przed całkę, natomiast ta całka, która zostaje, to ona jest już akurat łatwa do interpretacji, ponieważ xi jest zmienną gaussowską, całka czy też suma zmiennych gaussowskich jest zmienną gaussowską. No to trzeba tylko jeszcze znaleźć wariancję, co jest proste. Drugą interpretację podał z kolei rosyjski fizyk Stratonowicz, który powiada, że trzeba wziąć średnią wartość przed kopnięciem i po kopnięciu. Czyli trzeba wziąć średnią z lewego i z prawego krańca przedziału. Te interpretacje, je można przeliczać jedną na drugą. Istnieje formalizm, który pozwala to robić, ale te interpretacje często prowadzą do różnych i to jakościowo różnych wyników. Matematycy właściwie wyłącznie używają interpretacji Ito. No, piszą bardzo dużo na ten temat i to wszystko jest rachunek Ito, pochodna Ito, formalizm Ito. Natomiast fizycy, co szczególnie mocno było podkreślone w znanym takim podręczniku Van Kampena, potrzebują fizycznych argumentów pozwalających na wybranie tej bądź tej interpretacji. No i właśnie, prace Einsteina i Smoluchowskiego i cały ten aparat matematyczny stanowiły jedne z punktów startowych no czegoś, co się dzisiaj nazywa teorią procesów stochastycznych, która już sama z siebie stała się obecnie bardzo ważnym działem matematyki i żyje zupełnie własnym życiem. Natomiast fizycy bez przerwy tego używają, prawda? Po pierwsze mamy metodę Monte Carlo, która koncepcyjnie jest na tym oparta i służy ona w tej chwili do
modelowania praktycznie rzecz biorąc wszystkiego. Na poziomie fundamentalnym wciąż dyskutuje się, skąd te szumy się biorą. O ile wiadomo mniej więcej, a nawet całkiem dokładnie, skąd się biorą w układzie makroskopowym, równowagowym i klasycznym, to cały czas się dyskutuje, jakie jest rola i pochodzenie fluktuacji nierównowagowych oraz co by miał oznaczać szum w obszarze kwantowym. No, trzeba też pamiętać, że z praktycznego punktu widzenia szum na ogół przeszkadza, zwłaszcza we wszystkich zastosowaniach, powiedzmy umownie, telekomunikacyjnych. Gdy chcemy przesłać informacje przez jakiś zaszumiony kanał, to mamy przekłamania, trzeszczy nam, źle krzyczymy, mamy zafałszowany przekaz. No i ludzkość wkłada niezwykle duży wysiłek w to, żeby szumy w tych kanałach telekomunikacyjnych wyeliminować, czy tam w przetwarzaniu sygnałów i tak dalej. Natomiast okazuje się, i to jest właśnie dość zaskakujące, że szumy mogą też dawać efekty konstruktywne.